Dzień dobry, witam Państwa. Zbliża się koniec maja, więc zerknijmy na chwilkę choćby na interwały miesięczne. Widzimy, że rynek w maju realizuje ten scenariusz, który był związany z obroną horyzontalnego wsparcia 1,057 w tej ponad dwuletniej konsolidacji. Cena zbliża się do horyzontalnego poziomu oporu w okolicach 1,143. W tym momencie nie wiemy, czy cena dotknie tego poziomu, czy tutaj będzie się w cudzysłowie męczyła. Natomiast możemy postawić hipotezę, że jeżeli kupującym w najbliższym czasie uda się włamać barierę 1,143, to nie widać horyzontalnych granic aż do granicy 1,205. W przypadku fiaska wyłamania górnego ograniczenia konsolidacji liczymy się z kontynuacją balansowania. Wykres tygodniowy pokazuje na razie siłę tej marubozu wybijającej poziom 1,111. Na razie nie widzimy sygnałów słabości kupujących. Najbliższy poziom oporu, jeżeli patrzymy na historię tej konsolidacji, umiejscowiamy w okolicach 1,133. Interwał dzienny też pokazuje siłę tutaj tego wybicia granicy 1,111. Cena realizuje wzrosty w oparciu o tą świecę marubozu, która wybiła tą granicę horyzontalnego oporu. Interwał miesięczny kabla też pokazuje, że dopóki cena jest powyżej tej horyzontalnej bariery w okolicach 1,280, to obowiązuje wariant kontynuacji korekty z hipotetycznym zasięgiem w okolicy 1,345, jeżeli byśmy się sugerowali balansowaniem ceny po potężnej brexitowej świecy wybijającej. Natomiast warianty podażowe zaczynają się dopiero po zejściu poniżej 1,280. Czyli do czasu powrotu poniżej 1,280 obowiązuje kontynuacja impulsu korekcyjnego. I interwał tygodniowy też potwierdza, że cena przebywa powyżej dolnego ograniczenia poprzedniej konsolidacji, w tym przypadku 1,285, i dopóki cena znajduje się powyżej, obowiązuje wariant kontynuacji korekty. Interwał dzienny z takiej szerszej perspektywy pokazuje, że cena polemizuje z takim wewnętrznym poziomem poprzedniej konsolidacji 1,305. Widzimy tutaj próbę odrzucenia ceny poprzez wykorzystanie spadkowej luki otwarcia z niedzieli wieczór. Za sygnał kupna uznalibyśmy właśnie wybicie poziomu 1,305. Wówczas otworzyłaby się przestrzeń do kontynuacji wzrostu. A do tego czasu sytuacja jest niejasna. Interwał miesięczny informuje o tym, że jesteśmy w poważnym sporze. W zeszłym miesiącu świeca Pinbar zanegowała wyłamanie 111, a w tym miesiącu podaż atakuje ponownie ten poziom, więc wynik starcia dalej będziemy uznawać za istotny prognostyk zachowania ceny w dłuższym terminie. Interwał tygodniowy analogicznie pokazuje nam istotę aktualnego sporu. Testowana jest bariera horyzontalnego poziomu odniesienia. Powrót powyżej umożliwi kontynuację fali zwyżkowej. Zepchnięcie poniżej stawi pod znakiem zapytania okno Hossy i otworzy możliwość ewentualnie atakowania najbliższego poziomu wsparcia. I podobnie interwał dzienny pokazuje, że jesteśmy w ważnym punkcie i spór jest istotny. Możemy uznać właśnie, że tutaj rozstrzyga się kwestia, czy podaż będzie w stanie kontynuować impuls związany z tą świecą marubozu jako spór o istotny horyzontalny poziom odniesienia. I wyjątkowo interwał H4 chciałem pokazać Państwu, że to, co widzimy na wyższych interwałach jako istotny poziom sporu, jest także obecne na H4. Na H4 w tym momencie mamy spadkową świecę marubozu, która próbuje odrzucić cenę od tej bariery 112,07. Przypominam, każdy interwał daje nieco inny obraz rynku. Interwał miesięczny dolara franka pokazuje, że ta 7-letnia konsolidacja ma swój poziom oporu. W tym momencie cena jest poniżej poziomu symbolicznego poziomu 1, więc do czasu powrotu obowiązuje atak na najbliższą horyzontalną barierę wsparcia 0,954 w tych okolicach. Interwał tygodniowy analogicznie, tylko tutaj kluczowym w tym momencie poziomem orientacyjnym jest granica 0,985. Do czasu powrotu powyżej obowiązuje kontynuacja. Interwał dzienny też pokazuje, że po wyłamaniu tej bariery 0,986 mamy kontynuację impulsu. Niestety nie odbył się pullback, na który liczyłem.
Widzimy, że Imbar dobrze się przysłużył kupującym, udało się wypełnić przestrzeń między wsparciem i najbliższym istotnym poziomem oporu. Wynik sporu o granicę 0750 powinien nam powiedzieć, czy popyt będzie miał szansę na atak na główny poziom oporu 0772, czy ponownie podaż wróci w okolicach 0750. Interwał dzienny, o ile ciekawie, to pokazuje, że mamy właśnie sprzed dwóch dni formację spadkową pinbar i w myśl tutaj naszych założeń metodologicznych wyłamanie formacji pinbar uznamy za silny sygnał kontynuacji impulsu. Natomiast póki cena jest w okolicach 0,750, ciągle sytuacja jest nie do końca określona. Ja już się z Państwem żegnam, życzę udanego tradingu.